dobie informatyki i w dobie ogólnego dostępu do informacji nadal dziwi fakt, że ludzie nie są przekonani do uprawiania sportów ani aktywnego trybu życia. Uprawianie nawet umiarkowanego wysiłku, starczy 3 razy w tygodniu po pół godziny, ma nieprawdopodobnie dobroczynne znaczenie i zapobiega bardzo wielu schorzeniom. Zapobiega przynajmniej tuzinowi różnych chorób nowotworowych. Działa bardzo korzystnie u ludzi z chorobami układu krążenia, włączając w to i nadciśnienie, jak również u ludzi po zawałach, po operacjach na otwartym sercu. Dobór kijka do naszej wysokości jest taki prosty, żadnych komplikacji nie ma. Stawiamy kijek w ten sposób i staramy się ustawić tak, żeby kąt pomiędzy ramieniem a przedramieniem był tak mniej więcej 90 stopni, czyli w moim przypadku jest to troszeczkę za dużo. Można to obniżyć. O, jest mniej więcej kąt prosty. Oczywiście w aptekarza nikt się nie będzie bawił. Mniej więcej tak ustalamy i po ustaleniu długości kijka skręcamy, czyli w drugą stronę, tak, żeby to się nie ruszało. Jeżeli mamy podłoże miękkie i włożymy kij w miękkie podłoże, to on będzie po prostu nam przeszkadzał. Natomiast jeżeli chodzi o bucik, mamy ładny poślizg i bucik nam po prostu pomaga, czy tak, prawa ręka, lewa noga, prawa ręka, lewa noga, lewa ręka, prawa noga, tak? W Nordic Walking nie koncentrujemy się na siłowym wykonywaniu kroku, tylko koncentrujemy się na tym, żeby angażować jak największe partie naszego ciała. W związku z powyższym ten ruch ma być takim ruchem zamaszystym, swobodnym, jakbyśmy sobie płynęli i tańczyli, tak? Tu. Większość osób, które ja obserwuję, zresztą panie mogą to potwierdzić, chodzi w sposób taki przykurczony. One dobrze stawiają prawa ręka, lewa noga, ale robot. Tak? I w ten sposób te osoby ciężko pracują, żeby zostać kaleką. No to jest cały czas przykurcz, tak? Przykurcz, 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 przykurcz. Inne osoby chodzą no tak jakby przechylone były, tak? Jakby szukały tutaj grzybka. Więc pamiętamy o tym, ja może pokażę z kijkami, sylwetka wyprostowana, prawa głowa do góry, prawa ręka, lewa noga, prawa ręka, lewa noga, prawa ręka, lewa noga i tak dalej, tak? Kolejna rzecz, swobodny ruch, czyli duży, zamaszysty ruch, tak? Nie przeziębimy się, miłe panie, z energią, zaczynamy! Zaczynamy! Jako kardiolog namawiałbym wszystkich w każdym wieku do szybkich spacerów. Pod wpływem tego wysiłku, pod wpływem spaceru rośnie tętno, choćby o 20 uderzeń na minutę więcej. Takich spacerów powinniśmy wykonywać przynajmniej 3 w tygodniu po godzinie, a jeśli ktoś nie ma czasu, to przynajmniej 5 razy w tygodniu po pół godzinie. Ten spacer, ten szybki marsz może być w drodze do pracy. Przyspieszenie czynności serca pod wpływem wysiłku powoduje, że krew żywiej w organizmie płynie. Człowiek jest też zwierzęciem, został stworzony do walki. Przyjrzyjmy się, jak aktywne są małpy naczelne. Tak daleko myśmy od tych małp naczelnych nie odbiegli. Ten ruch jest absolutnie potrzebny do życia, tak jak chleb, jak sen. Bez ruchu zamienilibyśmy się właściwie w galaretę. Wszystko ładnie trafiło. Tak, bardzo dobrze, super, świetnie. Przyspieszenie czynności serca wywołuje wiele korzystnych przemian w organizmie. Na krótką metę
poprawia ukrwienie właściwie we wszystkich narządach, poczynając od jelit, poprzez klatkę piersiową, serce, płuca, kończąc na tym, co wydaje się być najważniejsze, na mózgu, poprawiając również procesy myślowe. Okazuje się też z tych badań epidemiologicznych, że ludzie, którzy uprawiają czynny, aktywny tryb życia, proces demencji u nich jest zdecydowanie opóźniony. Nie znaczy, że on nie nastąpi, ale następuje później. Myślę, że jest to warte, by o to powalczyć. Idziemy w miejscu, tak? Hop, 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 hop. Teraz obracamy się. Dobrze? Wypady nóg do przodu, kiki z przodu, podpór i wypad nogi do przodu. Hop. Na zgięte kolano. Staramy się kolanem nie dotykać podłoża. I druga noga. Hop. Dobrze, chwytamy kijki, żeby nam nie uciekły. I dół, gór, dół, góra, dół, gór, dół, góra, dół, bok, 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 bok. Teraz tu wprost, tylko obręcz barkowa się już. Hop. Hop i hop, hop i hop, hop, hop. Właściwie ważne jest to, aby znaleźć sobie taki rodzaj wysiłku, taki rodzaj aktywności, który nam się podoba. Ja sam osobiście nie lubię biegać, nie znoszę biegać i nigdy nie lubiłem. Natomiast z kolei bardzo lubię długie spacery i szybkie. Uwielbiam pływać, mogę godzinami pływać. Wydłużamy krok. Przy wydłużonym kroku możemy zgubić sobie tę naszą oponkę, która nam się uwidacznia, jak zaczynamy tyć, prawda? A gorzej jest ją zgubić. Wysiłek fizyczny powoduje również wydzielanie hormonów mózgowych, endorfin, enkefalin. Ma to niezwykle korzystny wpływ na działanie układu odpornościowego. Prawdopodobnie takie jest przełożenie na mniejszą zapadalność na choroby nowotworowe, bo bardziej aktywny układ odpornościowy jest w stanie rozpoznać łatwiej i szybciej nowotworzące się nieprawidłowe komórki. Według najnowszych doniesień każdy, kto chce być zdrowy, powinien ćwiczyć 150 minut tygodniowo, ale ćwiczyć tak, żeby się porządnie spocić.